Właściwie to jest mój debiut, jeśli chodzi o debiuty. Pierwszy raz biorę udział w 30, którą reżyseruje debiutant. Trochę się bałem tego spotkania, ale ponieważ tekst scenariusza mnie bardzo przekonał, ja dawno nie grałem takiej roli krwistej, i to dosłownie krwistej, dlatego się zgodziłem. Już dzisiaj jest po zdjęciach, niemalże, i nie żałuję absolutnie. Gram profesora medycyny sądowej, patologa, który prowadzi badania nad wynalezieniem leku na Parkinsona. W tej roli jest zawarta również historia śmierci jego żony, ale też i zabawna historia pobierania narządów dla własnego zwierzęcia. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Dzięki. Ja tutaj zagrałem rolę asystenta w filmie Tomka Pulchnego Minus Jeden w boku Cezarego Żaka, więc to było dla mnie bardzo, bardzo fajne wydarzenie i dużo wniesie na pewno do mojej kariery i do mojego doświadczenia. Jakie są moje wrażenia z planu? No, jestem bardzo zadowolony, bardzo podoba mi się wszystko i żeby powiedzieć coś mądrego, no to powiem, że mi się wydaje, że w tych czasach COVID-u to jakby współpraca z ludźmi jest czymś bardzo potrzebnym i czymś, co przede wszystkim, jak się pracuje w branży artystycznej, bardzo jakby jest w deficycie, więc każda taka chwila spędzona na planie teraz jest bardzo cenna. Scenariusz z początku wydał mi się bardzo enigmatyczny i, że tak powiem, tajemniczy, i w zasadzie odkrywanie jego było pewnego rodzaju zabawą w detektywa i odkrywanie postaci asystenta. Wydaje mi się, że jest to taki człowiek, który bardzo mocno ufa jakiemuś zastanemu porządkowi i generalnie właśnie swoim idolom. Myślę, że jest wiele teraz takich osób. Warto wyłożyć coś nowego na stół i nie warto zawsze kierować się tym, jakby co już jest zaproponowane, i porządkiem, który zostajemy wchodząc w jakieś zawodowe życie. Po boku pana Cezarego Żaka grało mi się fenomenalnie, bardzo tak żywo i energicznie. No taki dojrzały rodzaj aktora, który swoją jakby obecnością w danej chwili i jakby wiarygodnością bardzo, bardzo uprzyjemnia całą pracę w byciu jakby jego drugim aktorem, jego partnerem w scenie. No i przyznam się, że takie doświadczenie dla mnie zawsze jest jak lot rakietą kosmiczną. Myślę, że mogę to tak porównać.